Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj Wam pokażę super przepis na pastę w 3 minuty. Zapraszam do oglądania. Do tego potrzebujemy suszone pomidory słoika, twarożyk i groszek. Na początek ja wrzucam pomidory. Tak jak widzicie, z olejem dodaję groszek i blendujemy. Następnie dodaję twarożek i blendujemy do gładkiej konsystencji. Ja osobiście nie dodaję żadnych przypraw do pasty, dlatego że dodaliśmy pomidory, a pomidory słoiczko są w ziołach i jest bardzo fajny smak. I w taki szybki sposób mamy pyszną pastę domową. Koniecznie spróbuj z moim przepisem. Jeśli ta pasta przypadnie Ci do gustu, udostępnij znajomym. Pamiętaj o subskrypcji i lajku.